Dzisiaj pokażę Ci, jak oddzielić audio od wideo w Twoim filmie, co może Ci się przydać w trzech sytuacjach. Na przykład, jeżeli chcesz usunąć szumy z Twojego wideo w programie Audacity, jeżeli chcesz zrobić odcinek podcastu z Twojego wideo, albo jeżeli chcesz w swoim kursie online udostępnić swoim kursantom nagrania w formie MP3 Twoich filmów, aby mogły te osoby sobie to odsłuchiwać dodatkowo podczas przerabiania kursu. Przechodzimy do ekranu mojego komputera. Wejdź do wyszukiwarki Google i wpisz konwerter wideo. Skorzystamy sobie z Convertio. Następnie klikamy wybierz pliki i poczekamy, aż plik się załaduje. Następnie wybierz, do jakiego formatu pliku, który Cię interesuje, chcesz skonwertować. Może to być audio albo wideo. My wybieramy MP3 lub WAV, a następnie klikamy konwertuj. No i chwilkę zajmie, zanim tutaj nam się to skonwertuje. Możemy tutaj także skonwertować sobie nasze pliki z MP4 na przykład do innego formatu wideo lub właśnie z MP4 do audio typu MP3 bądź WAV. Następnie klikamy pobieranie i taki właśnie plik znajdziemy wtedy w naszym komputerze w zakładce w folderze pobrane i możemy sobie go przesłuchać i wykorzystać. Jak wspomniałam na początku tego filmu, taki plik wideo w formie fali, w formie WAV możesz użyć po to, aby usunąć szumy z Twojego filmu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak usunąć czy zredukować szumy w Twoim filmie dzięki właśnie programowi Audacity, to kliknij w ten film, który wyświetli Ci się tutaj na ekranie. Koniecznie zostaw lajka pod tym filmem oraz subskrybuj mój kanał po więcej wiedzy, która pomoże Ci rozwijać Twój kanał na YouTube oraz Twój biznes online. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!